Dagmara Moranowska, dzień dobry. Pogoda nad Polską kształtuje układ niskiego ciśnienia, a do kraju płynie masa umiarkowanie ciepłego i wilgotnego powietrza. W pierwszej części nocy pogodnie jedynie na Pomorzu, na pozostałym obszarze kraju przewaga chmur, a na południu opad deszczu i lokalne burze i niestety te zjawiska mogą być momentami bardzo intensywne. W drugiej części nocy już więcej rozpogodzeń na zachodzie i na Pomorzu, ale cały czas na południu przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 do maksymalnie 16 stopni, powieje słabo z północy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże na południowym wschodzie kraju, na pozostałym obszarze bardzo pogodnie i słonecznie. Dopiero po południu niewielki wzrost zachmurzenia i opady deszczu w części południowo-wschodniej. Na termometrach od 17 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 28 na Mazowszu. Powieje cały czas z północy słabo i umiarkowanie. Wieczorem i w nocy w regionie zachmurzenie duże, ale już bez opadów. Z biegiem nocy zacznie się wypogadzać, a ranek przywita nas bezchmurnym niebem. Na termometrach od 14 do 15 stopni powieje słabo z północy. Jutro w ciągu dnia do południa w całym regionie bardzo słoneczna aura, na niebie niewiele chmur. Dopiero po południu niewielki wzrost zachmurzenia, ale już nie powinno padać. Na termometrach od 23 do 25 stopni, ale w słońcu oczywiście będzie znacznie cieplej. Cały czas powieje słabo z północy. Na barometrach teraz niewielki spadek ciśnienia. Jutro będą 1004 hektopaskale. Sprawdźmy, co w kolejnych dniach. W sobotę do południa pogodnie, ale po południu niestety wzrost zachmurzenia. W ciągu dnia spadek temperatury, na termometrach maksymalnie 19 stopni. W niedzielę zachmurzenie duże, do południa opady deszczu. W nocy chłodniej od 9 do 11 stopni, w ciągu dnia tylko 15 stopni. W poniedziałek pochmurno z opadami deszczu. W nocy od 9 do 11 stopni, w ciągu dnia od 13 do 16 stopni. Tak więc nacieszmy się jutrzejszą słoneczną pogodą, bo przed nami niestety pogoda w kratkę. Do zobaczenia.